Dobry wieczór Państwu, to ja, Pan Korzuszek i znowu na całe szczęście jestem z odtworzenia. Przed samym programem nasza tutaj specjalistka od mody męskiej, charakteryzacji i wszystkiego, co piękne, mówi do mnie, co to za koszula, wygląda trochę jak z kolekcji, Pan tu nie stał, ale jak widzicie Państwo, ja tu jednak stoję, dlatego że mam dla Państwa wspaniały program, który właśnie teraz zaczynamy. wiedzą państwo, mówiłem to o tym wczoraj, że czasem w tym programie muszę pokazywać rzeczy, które są zbyt mocne i za chwilę taką rzecz państwu pokażę, więc od razu ostrzegam. Mówiłem też, że być może Bronisław Komorowski powinien być przez Joe Bidena wynajęty jako konsultant do spraw skutecznych ewakuacji, ale jak zwykle okazało się, że nawet najbardziej moje podłe insynuacje i złośliwości są gorsze niż rzeczywistość, bo taki tweet znalazłem przy Włodzimierza Czomiszewicza, Cimoszewicza chyba sprzed czterech dni i ja go znalazłem, to powiedziałem Oczywiście, tutaj profesor Balcerowicz jest zaangażowany, więc to tylko podnosi prestiż. Biden powinien zaprosić na szczyt demokracji Wałęsę kwaśniewskiego Komorowskiego jako przedstawicieli demokratycznej Polski. Leszek Balcerowicz podpowiada: dobry pomysł. To jest. Ach, proszę. Chociaż. Jak sobie tak pomyślałem, pamiętacie Państwo, Lech Wałęsa kiedyś mówił, że homoseksualiści powinni siedzieć za ścianą. To może to jest dobry pomysł, żeby był wysłannikiem Joe Bidena do negocjacji z, taliba z talibami. Może znaleźliby wspólny język. W każdym razie. Pamiętamy też, proszę Państwa, tę niezwykle wzruszającą opowieść Bogdana Klicha na temat tablicy. Tylko jeden komentarz na temat tablicy w Afganistanie na cześć generała Masuda. Tylko jeden komentarz z internetu chciałem Państwu pokazać, bo jest dosyć śmieszny. Pan Zuch, zobaczmy co napisał. Podobno w Afganistanie gdzieś wysoko w górach jest murowana kamienna tapica Bogdanowi Klichowi na pamiątkę Aleksander Macedoński. Tak, proszę Państwa, wielkie umysły i wielkie postaci z historii ciągnie do siebie. Natomiast jeżeli chodzi o Afganistan, to jest rzecz, którą muszę Państwu pokazać. To jest wpis chyba instagramowy, jeżeli się nie mylę, pewnej pani. Najpierw powiedzmy może tak, zobaczmy ten wpis, bo on rzeczywiście chwyta za serce, a być może jeszcze za coś innego. E, łapie się za głowę z kilku powodów, pisze pani Joanno Moro Official. Tutaj mamy panią Joannę Official. E, dom, powrót, koniec wakacji, bo to zawsze wiecie państwo, trzeba tych hashtagów nawciskać. Tęsknota za latem, tęsknota za domem, wino moje miasto, biz, bieżące sprawy, jak to ogarnąć, ale i nagle tu się pojawiają trzy, e, cztery takie hashtagi. Afganistan, smutek, kobiety i dzieci. Matko Bożko, mówię, co jest to? Co to, to, to się stanęło? Jak jeszcze możemy panią Joannę na chwilę e, zobaczyć, bo ja tak mówiąc szczerze, to nie wiedziałem, kim jest do końca pani Joanna. Musiałem to wygooglować dzisiaj przed, przed programem e, i okazało się, że pani Joanna to jest polska aktorka, znana m.in. z filmu Randka w Ciemno. I ja sobie tylko mogę się domyślać, że w tym filmie wcieliła się w rolę. Ciemno, <laughs> ale, ale być może, proszę Państwa, jak Bartosz yy, yy, węglarczyk mówił o tym, że trzeba Afgańczyków, znaczy talibów wciągać do społeczności międzynarodowej, to być może jest trochę ciała do zakrycia tutaj w każdym razie e, idziemy idziemy dalej kiedyś chyba Robert Mazurek mówił że od dziennikarzy są głupsi tylko aktorzy i jeżeli jedną rzecz możemy ustalić w tym programie proszę państwa codziennie burza i w jednej rzeczy się przydać dyskursowi publicznemu w Polsce to właśnie to czy jak głupsi są aktorzy czy jednak dziennikarze ja ciągle mówiąc szczerze w tej sprawie jestem taki ma mieszane uczucia a propos dziennikarzy Bartosz Węglarczyk bardzo oburzył, oburzył się na y, pasek słynny z wiadomości znaczy słynne pasek z wiadomości Chicago pogrąża się w chaosie i w terrorze. Bartosz węglarczyk komentuje to już jest czysto Putinowska TV, ten sam hejt, te same paski. No fakt odpowiada pan Rotaks, pokazując e, nagłówek z one wiadomości, które jest oczywiście pod rządami Bartosza węglarczyka, eskalacja przemocy na ulicach Chicago. Osiem osób zginęło w strzelaninach. No i właśnie, kto tu służy, proszę państwa, Putinowi, nigdy się nie dowiemy i to tyle. Jeszcze jedna, proszę Państwa, ważna rzecz. Donald Tusk, jak to się mówi, pojechał do Gołdapi i tam mówił, 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 strasznie długo mówił, ale wielu internautów zwróciło na pewien fragment tego nagrania, w którym mówił, że jak mniej więcej, ja tak rozumiem tą teorię, którą przedstawił Donald Tusk, że jak za Borysa budki platforma miała 12%. To 12% ludzi było uczciwych w Polsce. Jak teraz Platforma ma trochę więcej, to jest trochę więcej uczciwych ludzi w Polsce. Czyli wszystkim nam, którym zależy, żeby w Polsce było jak najwięcej uczciwych ludzi, to zale, powinno zależeć, żeby Platforma miała jak największe poparcie. To jest proszę Państwa proste. Zobaczmy to nagranie. Uczciwych, przyzwoitych, takich normalnych Polaków jest więcej niż tych, którzy y, wspierają tę władzę w tej jej największych gładdach. Naprawdę. Nas jest 70%. Nie wiem, czy ja to sobie, proszę państwa, nie... moja wyobraźnia oczywiście czasem płata mi figle, ale ja nie ukrywam, wyobraziłem sobie Stachaga włoskiego i Sławomira Nowaka tam w pierwszym rzędzie, jak usłyszeli, nas uczciwych jest więcej i oni tak ze łzami w oczach mówią, dodał, dziękujemy ci, wreszcie przyjechałeś i, i, i powiedziałeś kilka słów prawdy. Natomiast, drodzy państwo, jak wam się normalnym, mówię oczywiście w imieniu wszystkich nienormalnych, wydaje, że was jest więcej, to uważajcie, bo to... To nie jest takie proste, to nie jest taka prosta arytmetyka, że tylko chodzi o liczby, bo być może my jesteśmy, nas nienormalnych jest mniej, ale jesteśmy bardziej zdeterminowani. Czyli innymi słowy, my nienormalni jesteśmy bardziej nienormalni niż wy normalni jesteście normalni. No tak, tylko do zastanowienia. W każdym razie, proszę Państwa, nic nie cieszy, tak, jak kłótnia w rodzinie, kłótnia w. nie wiem, jak to nawet nazwać, bo nie znam tej struktury korporacyjnej. W każdym razie chodzi o coś, że ta część gazety wyborczej, czy tego całego konglomeratu, która odpowiada za kina i sprzedawanie popcornu, pokłóciła się chyba z tą częścią, która odpowiada za sprzedawanie tam sosów meksykańskich czy czegoś. Łukasz Rogoś, przedstawiciel gazety.pl. Koleżeństwo z GW oceniło polską scenę medialną. Są cztery kategorie: twardy pis, chwiejni symetryści, niezależne, e, skrajna prawica. Gdzie trafiła AGW? To się pewnie domyślacie. Gazeta PL News, trzeci największy portal w Polsce, pominięta, urocze. E, no i właśnie to jest, to jest jakby ból pana Łukasza Rogojsza, którego oczywiście e, jakby no, no żal nam jest tego. Natomiast e, to, co jest najbardziej rozrywkowe w całej tej sytuacji, że odpowiedział mu Wojciech Czuchnowski w taki no niezbyt y, miły sposób. Zobaczmy. E, Wojciech Czuchnowski powiedział Łukaszu Rogojsz. Mistrz polski, Polskiej, podobnie jak Bronisław Komorowski, nie uwzględniłem gazety.pl z litości nad takimi komentatorami jak ty, którzy psują porządny serwis informacyjny, jakim gazeta.pl jest. By the way, czyli po, poza tym 28 lipca, wysłałem ci zaproszenie do poparcia listu w obronie TVN. Jakoś się nie podpisałeś CD, Tomasz List oczywiście musiał tutaj dorzucić swoje trzy grosze. Jest jeszcze oddzielna kategoria: kolaboranci, PiS, Mediów Niezależnych. Także właściwie moim zdaniem. Za dużo tych kategorii stworzyli, wszystko im się pomiesza. Faszyści... I ludzie porządni, tak jak to Donald Tusk zrobił, będzie dużo lepiej. W każdym razie, proszę Państwa, a jak już mówimy o dziennikarzach, to była taka sytuacja, na pewno Państwo o niej słyszeli. Mateusz Groc, pracownik, chyba nie dziennikarz, ale jakiś taki pracownik techniczny Polsatu, który uczestniczył w napaści słowno takiej półfizycznej na posła Sośnierza, został wyrzucony z pracy, no i profesor dziennikarstwa Janusz Szwertner postanowił z nim zrobić wywiad. I fragment tego wywiadu właśnie chciałem Państwu teraz pokazać. Zobaczmy. Zwolniono pana, przy to jest pytanie, zwolniono pana przez media narodowe, a nie w bezpośredniej rozmowie. Tak, zapewne przyszedł telefon z Nowogrodzkiej. W oświadczeniu pana Matwijczuka zabrakło jednego zdanie. Panie prezesie Kaczyński, Polsat melduje wykonanie zadania. Oczywiście, proszę państwa, nie ma innego wytłumaczenia, że po prostu pan się zachował jak żul, który zaczepia Bogu Ducha winnych ludzi na ulicy. Natomiast bardzo mi się podoba ten sposób myślenia. Ponieważ wcześniej ludziom innym się wydawało, że Jarosław Kaczyński mógł coś zrobić to bardzo prawdopodobne jest, że także w mojej sprawie mógł to samo zrobić, prawda? To znaczy, czyli innymi wasza paranoja uprawdopodobnia moją paranoję. Doskonale. I teraz nie mówię, proszę Państwa, że to jest w tej samej kategorii. Następny materiał, który Państwu pokażę. Że dziennikarze, coś tam, kim oni są, to jest taka ciekawostka po prostu. Wojna lekarzy Hitlera. Bart wieliski dotarł do wyników krwi i analiz kału przywódcy III Rzeszy. Jak to skomentować... Trudno mi jest to skomentować, żeby nie obniżyć bardzo poziomu tego programu, muszę Państwu przyznać. Ale nie ukrywam, że nawet jak nie wypowiadam na głos tych wszystkich myśli, to jakoś one mi sprawiają radość i może po prostu powiem, że to tyle. Julia Przyłębska y, udzieliła jakiś już czas temu, jak byłem na urlopie, ale do tej rzeczy muszę nawiązać, gdyż zahacza o moje wykształcenie filozoficzne i kiedyś lubianą przeze mnie filozofię Martina Heideggera udzieliła Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego, wywiadu Interi i w nim znalazło się takie zdanie. Zobaczmy. Julia Przyłęcka o rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim. Nasi krytycy nie wyobrażają sobie, że można siedzieć do późnej nocy i doskotować o problemach metafizycznych, o byciu bytu, który dokonuje się w nicowaniu nicości. To jest, proszę Państwa, język Martina Heideggera, a przynajmniej polskiego tłumaczenia Martina Heideggera. Ja tylko, oczywiście to robi wrażenie olbrzymie, proszę Państwa, natomiast ja tylko mam jedną obawę. Jednak jak się rozmawia z naczelnikiem i... No on ma dużo na głowie i może coś pozytywniejszego, że fabryki, że dym z komina, rodziny na swoim, dzieci i tak dalej, a nie nicować, bo wiecie państwo, jak ja kiedyś już ostrzegałem w 2013 roku, że nic nicuje i nigdy nie przestaje. Więc może coś właśnie optymistyczniejszego, bo pamiętamy, że ostatecznie w filozofii Martina Heideggera bycie bytu to jest bycie ku śmierci. W każdym razie, jeśli mam jeszcze na to chwilę czasu, proszę państwa, chciałem pokazać państwu, że jest problem na lewicy z tym, jak wyzywać swoich przeciwników i jednocześnie będąc, jak to śpiewał kiedyś idol młodzieży Kamil Badnarek, rycerzem światła, czy wojownikiem światła. Paweł Kukiz został przez Radosława Sikerskiego nazwany sprzedajną szmatą i Maja Staśko, aktywista lewicowa, popełniła taki te tekst, że to niedobrze jest nazywać Pawła Kukiza sprzedajną szmatą, no bo problem pojawia się na tym, że pracownice seksualne w ten sposób są kryty krytykowane. Napisałem komentarz o tym, jak próbują obrazić Kukiza. W istocie politycy komentatorzy obrażają pracownice seksualnej kobiety. Paweł Kukiz nie jest pracownikiem. Seksualną. bardzo to proszę państwa na koniec tylko coś śmiesznego numer 14 poproszę. Ym, jak mogę. To jest jakieś znalezisko z internetu. Ja też czasem mam taki nastrój proszę państwa niech to wszystko się już skończy niech już nadejdzie eukalipsa i niech skończy się biblijny świat czterech jeźdźców eukalipsy miłe mi się koala proszę państwa dzisiaj mam specyficzną czapkę bo przyjechałem na rowerze ale się tym nie martwcie w piątek widzimy się w specjalistach od wszystkiego do zobaczenia.